Abra u nas impreza, tu będzie impreza, tu będzie impreza. Abra u nas impreza, tu będzie impreza. Ej, ty zielony! Co? Nie słyszysz, że muzyka przestała grać? Białogłowo! Muzyka płynie w moich kolcach! Podobnie jak w moim kolczastym zadku! Ej, to jest zaraźliwe! Faktycznie, nie mogę się opanować! Moja energia jest zaraźliwa! A teraz podskok jak prima ballerina! Nie polecam powtarzać tego w domu. To był raczej prima baleron. To dzwoni do nas! Ja odbiorę! Ja odbiorę! Nie bo ja! Ej! Co? Bo cię przytulę! Ej! Kwiatki! Co? Tu matka natura! Melduje się! Maluje się! Malujesz się? Kaktus się maluje, to dobre! Nie, ja chciałem powiedzieć, że melduje! O nie! Nasza planeta jest w niebezpieczeństwie. Straszne, bałaganiarskie człowieki zagrażają naszej przyrodzie. O nie! Zaraz, to te straszne człowieki trzymają nas, kaktusy, w donicach. I to w dodatku o suchym pysku. Ej, ale przecież ciebie nie trzeba często podlewać. To prawda. Nie trzeba mnie często podlewać, ale nie można mnie też olewać. Latami siedziałem na parapecie w tej upokarzającej donicy. Znajdujemy się przy hali zespołu placówek oświatowych w Leśnie Podlaskiej w końcu, po tak długim czasie. I co tu się dzisiaj odbywa? Dziś gościmy Teatr z Krakowa, Teatr Kultureska ze spektaklem Bukiet Talentów. Dzieci chyba czekały na coś takiego, bo frekwencja jest niesamowita. No bardzo się cieszymy. My też czekaliśmy na takie spotkanie, na miasta tego po tak długiej przerwie, że mogliśmy się właśnie w taki sposób spotkać. Nienamacalne, ale widzimy, cieszymy się, że są dzieci z nami. Pogoda dopisała, także wszystko udało się idealnie. Pogoda dopisała, aktorzy wyśmienici, dzieci uśmiechnięte. Mam nadzieję, że będzie super. Zapewne to nie pierwsze takie, nie ostatnie takie wydarzenie w gminie Leśna Podlaska. Pierwsze po tak długiej przerwie. Teraz realizujemy wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury. A co nas czeka, to będzie niebawem pewnie jakiś plakat, informacja, na którą będziemy... Niespodzianka, tak. Jak to nie ogląda? Przecież my mamy widownię. Niby jaką widownię. Och, a czy wy myślicie, że my jesteśmy na tej łące sami? A nie? Rozejrzyjcie się wokoło. Mnie tu nie ma, wrosłam w ziemię. Ja się wtapiam w otoczenie. Co wy robicie? Zobaczcie, ile tutaj jest pięknych kwiatuszków. Dobra, ja jestem najodważniejsza, więc się przywitam. Dzień dobry! Cześć! Ej, to nie wygląda wcale tak strasznie. I w końcu mamy widownię! To witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kwiatoturnieju! Kwiatoturniej! Witam szanowną widownię! Widownia! Nadszedł czas, żeby uratować przyrodę przed działaniem niegrzecznych człowieków. Niegrzecznych! Którzy przyrodę niszczą! Woj! Trwają wakacje w GOKU. Jak przybywają, jakie zajęcia? Dzieci na pewno chętnie przychodzą. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, w środy i w czwartki, w godzinach od 10 do 12. Oczywiście według tych obostrzeń narzuconych z góry. Realizujemy zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, ruchowe. Dzieci się nie nudzą, tak. Dzisiaj także mamy płyn do dezynfekcji, także wszyscy wchodzą zdezynfekowani, że tak. Tak, płyn do dezynfekcji przy samym wejściu. Koleżanka tutaj czeka z płynem, dezynfekcja jest, także mam nadzieję, że nikomu się nic złego nie stanie. Plastik, metal, bardzo proszę, gromadzą żółte kosze. Plastik, metal, bardzo proszę, gromadzą jakie? Żółte kosze!